Zarząd Dróg i Zieleni obsługuje 390 km dróg w całej Gdyni. Oczywiście wybieramy teraz fragmenty, które będą podlegały naprawom nawierzchni, szczególnie po ubytkach związanych z okresem zimowym. Łączny budżet na naprawy nawierzchni drogowych to jest około 8 milionów złotych, plus oczywiście budżety, które pozyskujemy z rad dzielnic i z projektów budżetów obywatelskich. Teraz na daną chwilę możemy powiedzieć, że przewidujemy naprawy remontów ulic Pułkownika Dąbka, ulicy Zielonej, Kartuskiej, ulicy Chylońskiej, Marszewskiej, fragmentów ulicy Rdestowej i również fragmentów ulicy Alei Zwycięstwa w kierunku Sopotu. Tak naprawdę ubytki cały czas powstają w drogach, natomiast szczególnie rzeczywiście po okresie zimowym, kiedy wiadomo, że zamarzająca woda ma niszczący wpływ na strukturę powierzchni asfaltowej. Stąd nasze wzmożone teraz kontrole stanu dróg i stąd też konieczność naprawy po właśnie sezonie zimowym.